Pokażcie, co umiecie. Ja pierwsza. Waniliowe, proszę. Nie, no nie. Ja się tego nigdy w życiu nie nauczę. Równie dobrze mógłbym się poddać już teraz. Jesteś już gotowy, Jasiu? Nie, nie będę startował w teście. Przecież nic nie potrafię, tylko się ośmieszę przed wielkim Frostini. Ale co ty opowiadasz? Nie możesz się tak po prostu poddać. Obsługa tego wagonu to sztuka. Musisz się jej nauczyć. Ale jak? Wczuj się w maszynę. Tak robi wielki Frostini. Frostini? Naprawdę? A jak? No, do roboty! Wczuj się w rytm. Tak jest! Teraz czujesz? Tak! Pokaż, co potrafisz! Bam, 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 bam! Udało się! Dziewczyny, widziałyście? Si, perfetto! Pokaż nam tę fantastyczną maszynę w akcji! Robi się! Poezja! Bellissimo! Chcę, podam ci więcej reguł! Trzecia reguła. Cały czas musisz być uważny, bo nigdy nie wiesz, gdzie kogo wytropisz. Jasne! Oj! Ej, widziałam, jak Morgan się wywalił! Na świst pary! A ty nie! Jesteś w tym dobry! Tak, ma się tę sportową żyłkę! 10. punkt! Ej! To o 2 więcej od ciebie! Staję się mistrzem! Po prostu miałeś szczęście! Nie! Jestem najlepszym tropicielem! Wcale nie! Ja jestem! A nie! Tak! A nie! Wiesz co? Załatwimy tę sprawę od razu! Kto zobaczy... jak Edzio kicha, jest mistrzem tropienia! Niech ci będzie! Cześć, koko! Pa, koko! Tutaj jesteście! Ej! Będziecie mieć kłopoty, jak się nie pośpieszycie z dostawą! Aż podskoczyłem! Co się dzieje? A niech to! Czemu się na mnie gapicie? Mam coś na twarzy? Nie! Jesteście jacyś dziwni. Idę stąd! Zaczekaj, nie chciałbyś! Wilson i Bruno na peron pierwszy, natychmiast! O, rety! Dzwonił do mnie kierownik budowy. Och! Martwił się, że coś wam się stało. Nie, nic nam nie jest. Tylko tropiliśmy ludzi. To takie hobby. Chcesz powiedzieć, że bawiliście się zamiast trenować? Przez was robotnicy mogą budować tylko zamki z piasku. Kierownik jest niezadowolony. Zawiedliście go. Nie gniewaj się, to moja wina. Po prostu chcieliśmy przydybać Edzia na kichaniu. Co, proszę? Tak, ale on nie chciał w ogóle kichać. Ciuchcie, dobrze jest mieć hobby, ale w czasie wolnym. W ciągu dnia musicie się uczyć i pracować. Wiemy. Nie chcę jechać do żadnych małp. Gdzie ja jestem? Kto to? A, małpa! Tym razem było naprawdę dobrze. Ale ja jeszcze nie mam w tym wprawy. Och, nie przejmuj się, Wilson. Trening czyni mistrza, a te piłki są przeznaczone do zabawy dla małp. Więc może zawieziecie je teraz do parku safari, a po drodze sobie potrenujecie. Hurra! Już tam jedziemy! Ciuchcio! Och, tylko nie ruszajcie mi moich wycieraczek. Dzieje.
Ty się bardziej boisz mnie niż ja ciebie. Nie bój się mnie, mała małpko, nic ci nie zrobię. Jesteś całkiem ładna. Wiesz o tym? Chodź tutaj do mnie, no chodź tu. Ale fajnie, już widzę, jak małpki ucieszą się z tych piłek. Jak się masz, małpeczko? Chcesz się pobawić? Och, jakie słodkie! Emilia chyba sobie ze mnie żartowała. Małpki są urocze! A? Co się dzieje? Kaja ma nocne wezwanie. To się zdarza co noc. Jak ty możesz przy tym spać? Można się do tego przyzwyczaić. Uwaga, wiozę uszkodzone dziewczynę. Jak się nie prześpię, to nie będzie ze mnie jutro żadnego pożytku. Choćbym nawet był na czas. Liczymy barany? O, dobra. Nie zaszkodzi spróbować. 1, 2, 3. 496. 497. Cezar i Danbar proszeni są do zajezdni. Edzio potrzebny będzie w parowozowni. Hop, hop! Jest tam kto? Nie, no to wprost niesłychane. Witaj, Morgan! Widzisz? Tada! Mówiłem, że się nie spóźnię. Już prawie 10, Edek. Co? No nie! Przepraszam, wybaczysz mi? No chodź, raz, dwa. Jest mnóstwo roboty. Och, to fakt. Powinienem na stałe zamieszkać gdzieś bliżej. Och, ale nie tutaj. Trzymaj się, stary. No chodź, trzeba ruszać. Nie, Pit, ty nie możesz iść na złomowisko. Ale muszę, tak po prostu wypada. Terry zasłużył na pożegnanie. Terry? Jaki Terry? Mój stary wagon całkiem przerdzewiał i Morgan nie może go naprawić. Ale ciebie nie przeznaczą na złom. Nie. Ten stary parowóz jest jeszcze pełen pary. Och, jakie szczęście. Ale ciężko. Pete? Wróciłeś już z wytwórni lodów? Jakich lodów? Bruno pojechał zamiast niego. Wyręcza cię dzisiaj, żebyś mógł sobie odpocząć. A czy wziął ze sobą wagon chłodnie? Chyba miał tylko zwykły wagon. Do stu kotłów! Zaczekaj, Terry! On już na pewno się nie ruszy. No nie, Bruno, lody się rozpuściły. Ach, dzieci będą niepocieszone. Tak mi przykro. Naprawdę pędziłem do was co tchu. Ledwo zipię. Cześć, stary Pit. Z pomocą przywiozłem zapas kubeczków i słomek z kiosku w sam raz na koktajl lodowy. To był doskonały pomysł, Pit. Dziękuję ci. Dzięki, Pit. Jesteś niezastąpiony. I nie wybieram się jeszcze na złomowisko. No tak. To ja źle zrozumiałam. To doskonałe wieści! Czy to znaczy, że rozwoziłem nawóz, chociaż mogłeś sam to zrobić? Tak, w całym stacyjkowie od tego śmierdziało. Od nawozu? A ja myślałem, że wszyscy mówiliście o mnie, więc to naprawdę nie ja śmierdziałem. Nie, ty pachniesz jak stokrotki. Kiedy ja się w końcu nauczę nie kłapać zderzakami? Dostaniemy nagany i to z mojej winy. Jak się masz, Elżbietko? Och, Pit, zabrałam na wycieczkę.
troszeczkę taką jedną panią. To miło z twojej strony. Nie, nic nie rozumiesz. To była inspektor. Wścibski Nick już nie pracuje. Co? I pokazałam jej wszystkie nasze dzisiejsze wpadki. Na świst pary. Już nigdy więcej nie wyjadę na tory. Wszystkich was zawiodłam. Jestem ogromnie nerwowany. Nie wiem, ale o co chwilę O, co się dzieje? Pani inspektor jest w środku i rozmawia z Wiolą. Wszystko sobie obejrzała, a myśmy zupełnie o tym nie wiedzieli. Coś okropnego. Uwaga, uwaga! Emilio, proszę do mnie. Pani inspektor ma do ciebie sprawę. Borety, mam nadzieję, że łagodnie ją potraktuję. Jestem najgorszy. Tak, tak. Niech to się już wreszcie skończy. Najmocniej was przepraszam. Najpierw chciałabym podziękować miłej Emilii, że mnie zabrała na przejażdżkę, mimo że miała wolne. No tak, i pokazałam pani nasze wpadki. Ale też wszystkie wasze zalety. Chciałabym zawsze mieć tak uczciwych przewodników, jak wasza Emilia. To znaczy, że zaliczyliśmy test? I to na 6 z plusem! Co za mura! Słyszeliście? Zdaliśmy! Przyznaję waszej stacji najwyższą notę za porządek, organizację i za życzliwość. Gratuluję wam wszystkim! Hurra! Jak się masz, przyjaciółko? Ty też się chowałaś w tunelu przed śniegiem? Tędy nie mógł przejechać. Robi się ciemno. Teraz już nikt na nas nie zobaczy. Światło alarmowe! Wilson? Wilson! Wilson, czy to ty? Tak, to ja! Utknąłem w tunelu! Okropnie mi przykro. Powinienem był cię lepiej pilnować. Nie, to wszystko moja wina. Nie trzymałem się blisko ciebie, jak obiecałem. Cóż, teraz już wiesz, dlaczego to takie ważne. Łatwo zabłądzić, gdy pada śnieg. Tak, teraz wiem. Naprawdę mi przykro. Nie ma sprawy. Zaraz spróbujemy się stąd wydostać. Coś mi się zdaje, chłopcze, że sam nie dam sobie rady. Muszę sprowadzić pomoc. Nie zostawiaj mnie! Razem wezwiemy pomoc. Ale jak? Światłami i sygnałami. Dobry pomysł, mały. O nie, ciuchcia w opałach. Super, ciuchcia jest z tobą. Ale to Wilson ugrzązł w środku tunelu. Odsuń się, przyjacielu. Super ciuchcia jest tu po to, by go wyciągnąć z kłopotów. O, Wilson, na szczęście nic ci nie... Ojej, to nie działa. Ale pielęgniarz Wilson znajdzie sposób, żeby ci pomóc. Dobrze. Dawid, co pomaga ludziom na chore gardło? Gorąca herbata z miodem i cytryną. Z miodem? Jest taki klejący. Miód jest dobry na gardło i jest bardzo zdrowy. O, dasz Danbarowi miód? A on nie zardzewieje? To musi być coś specjalnie dla ciuchci. O, już wiem, już wiem! Witaj, Pit. Czy mógłbyś odlać dla mnie trochę oleju? Masz ci los. Czego to ci młodzi nie wymyślą? Oj. Tyle ci wystarczy? Dziękuję, Pit. Pa! Oh.
kokosowy olej dla ciebie. Nie ma mowy. No proszę cię, chociaż spróbuj. Czy wtedy dasz mi spokój? Tak, obiecuję. Lepiej się czujesz? Wstrętne. Tak mi przykro, chciałem ci tylko pomóc. Dzięki. Ale to w ogóle na mnie nie działa. Możesz mówić. Coś mi się widać zaklinowało w środku, a ten ciepły olej to przepłukał. Ciuchcia, stycznie. Dzięki, Wilson. Masz naprawdę niesamowitą wiedzę. Przydałbyś się na mojej wyprawie do dżungli. Serio? Zajrzę do sklepu z pamiątkami. Zaopiekujesz się moim aparatem? No jasne, idź kupuj pamiątki. Gdybym z nim ruszył do dżungli, przywiózłbym nowe opowieści. Zapytam Violę, czy mogę pojechać. Opiekowałbym się jego rzeczami. Zostawcie! Niedobre małpki, wracajcie! Ej, wracaj! Wracaj! Zatrzymaj się! Ej, wracaj! Słyszałaś? Oddaj mi to! Oddaj ten aparat! Dzięki, Ebo! Freddy, co do tej dżungli? Przywiozłem jaszczura! Mówię wam, strasznie ciężki! Na szczęście jestem bardzo silny! Odsuńcie się wszyscy! Zobaczmy tego potwora! O! Chyba nie tego się spodziewałam. Proszę, proszę, szmaragdowy jaszczur gigant! Nie jest taki znowu gigantyczny. Ale jego nazwa nie odnosi się do wielkości. Nazwano go tak na cześć profesora giganta, który go odkrył i opisał. A to dopiero. Już niedaleko. No i masz swój lud. Wspaniale. Magnifico. Bellissimo. Lodowa komnata. Nie gadaj tyle. Bierz się do roboty. Najpierw przecinasz. A potem podnosisz. Kapujesz? Tak, rozumiem. I patrz, co przecinasz, bo inaczej wielka bryła... Co to było? Bryła lodu spadnie ci na łeb. Na zielony znak czeka każdy z nas. Nic z tego. Ale przynajmniej próbuję. A ty co robisz? Myślę. Myślisz. Ciągle tylko myślisz. To już koniec. Koniec. Zostaniemy tu na zawsze. Zamarzniemy, a potem w da się rdza. Gadasz i gadasz. Nic tylko mielesz ozorem. Para? Rozstawia lód. A ja myślałem, że tylko ja tutaj myślę. Odsuń się. Czeka mnie długa i ciężka noc. Cóż to za potworny hałas? No nie.
Skąd dobiega ten straszny dźwięk? Stacyjkowo, pora wstawać! O, jaki piękny dzień. Chyba wszyscy dobrze spali, hm? Nie! 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 Nikt z nas nie zmrużył oka przez to twoje chrapanie! Cezary, ile razy mam ci powtarzać? Ja nie chrapię. Słyszałem! Chrapiesz tak strasznie, że ptaki spadają z nieba, a pociągi wylatują z szyn. Co? Nie rozśmieszaj mnie. Jeżeli mi nie wierzysz, to może od razu pojedźmy do warsztatu i wyjaśnijmy sobie tę sprawę. Dlaczego nie? A przy okazji niech Morgan sprawdzi ci słuch. Hamulce w doskonałym stanie technicznym. Tłumik drgań w doskonałym stanie technicznym. Wykryto usterkę. Wykryto usterkę. Niezidentyfikowany obiekt w zbiorniku retencyjnym. O czym ten gość mówi? Chyba masz w środku kamienie. A skąd by się tam wzięły? A w kamieniołomach to kto był wczoraj? Moja babcia? No chodź. Wezmę cię na podnośnik i zobaczymy. Nie, nie. Jeszcze podrapiesz mi lakier. Lakier będzie twoim najmniejszym zmartwieniem, jeśli się dziś nie wyśpię. O, nie odchodź. Sam sobie poszukam jakiejś pracy. O, tutaj się przyda zamiatanie. Zbieranie śmieci to jest zadanie numer 3. Wjeżdżamy do Stacyjkowa. Uprzejmie proszę zatkać uszy, bo Edzio naprawił gitarę. Ko, już wiem, że wygram ten zakład. Ciao, ciao! Chodź tu! Dobra, skoro taka jesteś zawzięta, to włączę pełne przyciąganie. No nie! Gitara Edzia! Coś ty narobił! Ko! Ej, Emilko! Mogę podwieźć twoich pasażerów? Dzięki, Koko! Nie trzeba! Koko do Violi, jest coś dla mnie? Nie, Koko! Wiesz co? Na dzisiaj już kończymy! O nie! No i co? Działa czy nie? Tak sądzę. Cześć! Ile miałeś zadań? Niewiele. Na pewno wygrałaś. Ale co? Urządziliśmy zawody, ale ja miałam tylko 3 zadania. Ja też miałem 3, a więc to oznacza remis. Uuu, zaczekaj chwilę. Ty miałeś 4. 4? Tak! Gitara działa! Jest nastrojona! To magnes naprostował gryf, słyszysz? No tak! Hej, znaczy, że wygrałem! Moje gratulacje! Wygrywam! Będę pierwszy! Wygrywam! Na, 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 na! Ojej! Nilsson, nic ci nie jest? Nie. Nie widziałeś kozła? Nie. Lepiej, żebyś zajrzał do warsztatu. Tak. Coś ci się strasznie telepie w środku. Nie, nic mi nie jest. To jakieś głupstwo. Samo mi przejdzie. Tak myślę. Uwaga, uwaga! Wilson, Bruno i Koko proszeni do ładowni. Hurra! Jedziemy tam! Auć! Ojej! Przepraszamy za te straszne hałasy na dole. To dlatego, że Wilson zaraz zgubi koła. Co? Znowu wygrałam, Wilsona nabrałam. Żartuję, ale ten hałas jest podejrzany. Ty lepiej podjedź do warsztatu. Tak, Wilson, obejrzą cię i naprawią. Może Morgan ci odkręci koła? Nie chcę.
No przestańcie! Nie będę jechał do żadnego warsztatu. Strachajło, strachajło. Witajcie, ciuchcie. Dzisiaj zabierzecie wagony towarowe. Super, to lubię. No dobrze, ustawcie się wszystkie. A co to było? To ja, coś mnie łaskoczy w środku. Lepiej na to uważaj, Wilson. Dobra. Zaraz, odebrałem wiadomość od ciuchci w opałach. No cóż, startuję. Super ciuchcia wkracza do akcji. Poznajcie mistrza. Jest szybka, spada z nieba, ale znika, gdy nie trzeba. Ej, co to za jedna? Jest zabawna. O! Masz w zanadrzu więcej takich żartów? Czy stary pić dużo gada? Po co nam super ciuchcia, skoro tutaj mamy dowcipną Emilię? To będzie najlepsza komedia świata. Uwaga, uwaga! Emilia zabierze was na wycieczkę po stacyjkowie. Emilia ma niesamowite poczucie humoru. Ja na mile wyczuję talent. To nasza Olga, dama wiekowa. Wymocz koła, kochanie, a będziesz jak nowa. Oj, co za pech! Ojej, no wiecie. A to jest Hugo, dobry kumpel Esia. Okropna niezdara, uważaj! Oj, za późno. To ta kamera mnie tak speszyła. Nie jestem niezdarą. Mam 150 piosenek. To istny zabytek nasz parowóz Pit. A gada tak dużo, że każdy wnet śpi. No nieładnie. Myślę, że to mi wystarczy. To wszystko ze stacyjkowa. Pożegnać się czas. Ja jestem Emilia i kłaniam się w pas. Super! O, gdzie są wszyscy? Chyba zrobiło im się przykro. Ja tylko byłam dowcipna. Jakby się zastanowić, to trochę przesadziłaś. No nie. Nie chciałam tego. To są moi przyjaciele. Och, co teraz będzie? Chyba wiem, co zrobić. Pomalutku. Tak, bardzo dobrze, Bruno. Świetna robota. Hej! Wilson, chcesz spróbować jeszcze raz? Tak, no problemo. Proszę bardzo, no to możesz zaczynać. Nic trudnego. Przymocowane! Doskonale, mój mały. Jak to miało być? A tak! Wrzuć najwyższy bieg i jazda na tory! Wilson, nie tak szybko! Spokojna głowa, Dunbar! Wiem, co robię! Przepraszam, Kaju. Zawiozę cię teraz na kontrolę do warsztatu. Ale nic mi nie jest. Lepiej będzie się upewnić. Jedziemy, Wilson. A niech to. I do góry. Nie byłeś jeszcze gotowy na ósemkę, co? Wydawało mi się, że to będzie łatwizna. I to mnie zgubiło. Pozory bardzo często mylą. Żeby przejechać ósemkę tyłem, trzeba się skoncentrować. Tak, ale jak tu jechać, kiedy się nic nie widzi? Mam pomysł, Wilson. Chyba wiem, co ci pomoże wykonać ósemkę i odzyskać pewność siebie. Serio?